kępińskim ratuszu odbyła się konferencja prasowa. Poruszono podczas niej wiele ważnych dla mieszkańców miasta i gminy tematów. Powróciła też sprawa śmieci. Jednym z tematów była wypłata w gminie Kępno pieniędzy z rządowego programu 500+. O programie mówiła kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Maria Żurecka. W sumie dla prawie 3 tysięcy dzieci wypłacono 3 443 457 zł. W tym roku gminny samorząd po raz drugi realizować będzie budżet obywatelski, w którym mieszkańcy decydować mogą o przeznaczeniu części środków publicznych pochodzących z podatków i opłat, jakie mieszkańcy naszej gminy i miasta płacą. Pierwsza edycja Funduszu Obywatelskiego spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Wpłynęło na niego ponad 20 wniosków. Komisja weryfikacyjna wybrała wnioski, które następnie poddane zostały publicznemu głosowaniu. Obecnie te 4 wnioski są realizowane i już wkrótce zostaną zakończone. W tym roku druga edycja, ale z nieco zmienionymi zasadami. Nieco zmienione zasady. Postanowiliśmy, podjąłem decyzję o podziale, kwota się nie zmieniła, 300 tysięcy złotych. Maksymalna kwota na jedno zadanie to 50 tysięcy brutto. Także 6 zadań może być ujętych do realizacji w roku przyszłym z budżetu obywatelskiego, z funduszu obywatelskiego. Podczas konferencji powrócił oczywiście gorący temat śmieci. Przypomnijmy, Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu z powodu naruszenia przepisów prawa stwierdziła nieważność uchwał Rady Miejskiej w Kępnie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat za pojemniki z 12 maja bieżącego roku. Podczas ostatniej sesji podjęte zostały nowe uchwały. Należałoby zwrócić przede wszystkim uwagę, co ten samorząd za te stawki oferuje mieszkańcom. Czyli po pierwsze trzeba by zweryfikować częstotliwość odbioru, jaka jest, czy jest taka jak w Kępnie, czy może rzadsza. Czy w ramach tej opłaty są dostarczane mieszkańcom pojemniki, czy nie są dostarczane, czy są dostarczane worki. W większości w powiecie Ostrzeszowskim są dostarczane. Znaczy, ja nie wiem tego, dlatego może trzeba by to zweryfikować, czyli jakie usługi samorząd świadczy za tą stawkę. No i przede wszystkim to, co Pan powiedział, przetarg. Koszty odbioru odpadów od mieszkańców to jest około 45% całości funkcjonowania systemu. Dwa, pytanie jeszcze, gdzie te śmieci z Miksatu ostatecznie trafiają, czyli jaka jest cena na bramie w zakładzie, który te śmieci przyjmuje. Bo to jest ponad 50% tych opłat, które ponoszą mieszkańcy, to jest de facto koszt zagospodarowania śmieci, czyli mówiąc w skrócie cena na bramie w zakładzie zagospodarowania. Generalnie wszystkie te zmiany nie dotyczyły stawek, bo najwięcej kontrowersji wzbudzały właśnie stawki. Natomiast tutaj praktycznie stawki nie zostały dotknięte, za wyjątkiem tej jednej od ogródków działkowych. Natomiast stawki zostały te same, a wszystkie poprawki dotyczyły innych kwestii, tłumaczył wiceburmistrz Artur Kosakiewicz. Jak powiedział wiceburmistrz, w sprawie opłat za odpady komunalne przed ustaleniem stawek analizowane były koszty funkcjonowania systemu i wpłaty, które gmina ma od mieszkańców. I z tego wynika opłata, którą musimy od mieszkańców pobrać. Ustawa mówi, że my nie możemy do śmieci dopłacać. Tutaj jakby odnoszenie się do innych samorządów nie ma sensu, bo każdy samorząd działa w innych relacjach i ma przede wszystkim inną ilość odpadów, tłumaczył Kosakiewicz. W gminie Kępno co 2 tygodnie odbierane są odpady mokre i to chociażby wpływa na częstotliwość odbioru i na koszty funkcjonowania całego systemu. Chcemy mieć w mieście i w gminie Kępno czysto i schludnie i dlatego na koszt gminy są de facto wyposażane nieruchomości w kontenery, kubły, nie w worki. Dlatego odbieramy śmieci tylko z kontenerów i uszczelniamy ten system. Wprowadzamy zasady, które nie wszystkim się do końca podobają i odpowiadają. Nie muszą, nie od tego my jesteśmy, żebyśmy się ludziom podobali z naszymi decyzjami. Nam zależy na tym, żeby być skutecznym, żeby odpady, które mieszkańcy produkują, trafiały do zakładu odpadów, powiedział burmistrz Psikus.